Naprawdę siły niemieckie były teoretycznie w stanie zatrzymać Rosjan. Ale jak widzimy, na horyzoncie pojawia się coraz więcej żołnierzy w charakterystycznych musztardowych mundurach. Coraz więcej żołnierzy z czerwonymi gwiazdami na czapkach. Rosjanie decydują się na drugie podejście, na drugi atak. Rosjanie tak naprawdę rozpoznanie boje. Teraz już nie czekają na otwarcie. Niemieckiej do przodu ruszyli grenadierzy. Odezwali się także pociski pośnieżowe kalibru 81 mm. Dla Rosjan to kolejny sygnał do odwrotu. Niemcom kolejny udało się utrzymać podejście do sztabu. Z kolei większymi siłami w szturmu Waffen-SS Luftwaffe i Wehrmachtu utrzymali stanowiska. Kolejne rozpoznanie bojem dla żołnierzy Armii Czerwonej zakończyło się fiaskiem. Niemcy, wydawałoby się, drugi raz wyszli górą z tej potyczki. Ale po tym, co się wydarzyło, spodziewać można się tylko jednego. Spodziewać można się, że Rosjanie wobec braku możliwości przełamania pozycji niemieckich przy użyciu artylerii i piechoty skierują w stronę Choszcza pododdziały pancerne. Pododdziały pancerne, które tutaj w tym rejonie operowały w ramach 2. Armii Pancernej Gwardii generała Siemiona Bogdanowa, bo to właśnie ona nacierała w stronę Arnswalde w lutym 1945 roku. W tym momencie na pole po raz kolejny przyjeżdża Hans Paulus z Wałbrzycha. Człowiek, który już dobrze znany jest swoim towarzyszom broni. Już wiadomo, że człowiek ten praktycznie doprowadził ich do katastrofy, ale razem z Hansem Paulusem na pole walki wkracza kolejny oddział pospolitego ruszenia. Kolejny oddział Volkssturmu, złożony już z ostatnich, można powiedzieć, rezerw, jakie III Rzesza mogła rzucić do walki w tamtym okresie. W tym czasie trwała mobilizacja do wojska roczników 1927 i 1928, ale także
do walki kierowano osoby starsze, kobiety, nierzadko dzieci z Hitlerjugend, dziewczęta z Bund Deutsches Mädel, czyli z żeńskiego odpowiednika Hitlerjugend, a także kobiety, urzędniczki, pracownicy poczty, strażacy i oczywiście formacje partyjne. Wśród tych właśnie żołnierzy, wśród tego ostatniego rzutu tak naprawdę cywilów uzbrojonych tylko i wyłącznie w taką broń, jaką albo mogli pozyskać jeszcze ze skąpych zasobów, albo mogli wynieść z magazynów swoich pododdziałów. W swoich pododdziałów mogli je, tą broń wyciągnąć, ale tak jak mówiłem, jeszcze mogli także broń myśliwską przynieść ze sobą z domu i tak naprawdę się działo. Zresztą w rękach folksturmistów trafiała się broń włoska, francuska, bo taka do dziś znajdowana jest na Pomorzu. Ale jak Państwo widzą, siły niemieckie zostały bardzo poważnie wzmocnione. Niemcy czekają na uderzenie czołówki pancernej radzieckiej. Wiedzą, że dwa rozpoznania bojem, dwa ataki przeprowadzone przez piechotę, nawet mocno nasyconą bronią maszynową, jak Państwo zapewne słyszeli, nie przyniosły skutku. Niemcy decydują się zwinąć swoje oddziały, skrócić linię obrony i przede wszystkim zająć dogodne stanowiska do ewentualnego kontruderzenia. Gdzieś tam między żołnierzami Volkssturmu przemyka się uzbrojony w pistolet maszynowy Erma Karl Kamm z miasta Kesslin, czyli z Koszalina, jeden z funkcjonariuszy Allgemeine SS, który w charakterystycznym czarnym mundurze z doskonale dostrzegalną opaską jest jednym z tych ostatnich zwerbowanych czy też zmobilizowanych do walki za III Rzeszę. Ale w tym czasie już gdzieś pod Kosztem, gdzieś w okolicach Harzwalde pojawiają się czołówki pancerne oddziałów generała Siemiona Bogdanowa. Na horyzoncie pojawiają się radzieckie czołgi. Pojawia się T-34-85. Tuż za czołgiem przemieszczają się piechurzy Armii Czerwonej. To już nie zwiadowcy, to już regularne oddziały fizylierów, pododdziały, które zostały przeznaczone specjalnie do tego, żeby zabezpieczać jednostki pancerne przed atakami niemieckiej piechoty. Ale największym i najgroźniejszym przeciwnikiem w tamtym momencie jest T-34-85. Czołg, który mówi się, że wygrał II wojnę światową razem z Jeepem Willisem, z amerykańskim samolotem Dakota. Czołg, który z pewnością zapewniał Rosjanom przewagę na froncie wschodnim. Ta maszyna, manewrując pod osłoną fizylierów, zaczyna przesuwać się w stronę niemieckiej. Powoli, powoli.
ruszył do przodu, ale gdzieś na flance, gdzieś z boku czai się. Pancerzownicę 88 mm, pancer się dokładnie celuje w stronę stalowego kolosa z czerwonym. Dokładnie celuje w górę. Wybuch się następuje. Pierwszy przenośny, ale wybucha na pancerzy T-34. Czołg zaczyna się palić.